osiągnięty czas, to no, no smutny wynik przy moich tegorocznych wynikach, ale tego się spodziewałam. Tak wiedziałam, w jakiej formie przyszedł do Mistrzostwa Polski, bo jednak jestem w treningu, biegi były słabe, słabe technicznie, bieg eliminacyjny. No, ciekawa sprawa, z potknięciem na trzecim płotku i z ledwo dobiegniętym biegiem, ale to mi pokazuje, że mogę pobiec, nawet wynik powyżej 13 sekund. Mi jest dużo ciężej, bo tutaj walczę właśnie głównie o pierwsze miejsce, nie walczę o wynik. I dziewczyny mnie to trochę napierają, ale jednak to nie jest to, że widzę dziewczyny z lepszym wynikiem na starcie. Więc jestem tutaj tą faworytką, staram się pobiec bezpiecznie, ale no to też nie jest rozwiązanie, bo po płotku się nie da biegać wolno, bezpiecznie. Więc tutaj jest taki mały mój problem, że nie jestem najlepsza w bieganiu na Mistrzostwach Polski. Myślałam, że rok temu już miałam dużo doświadczenia na różnych startach, jednak w tym roku każdy start przynosi mi coś nowego. To mnie cieszy, bo myślę, że takie nieprzewidziane sytuacje to jest coś dobrego, to jest coś, co mnie nauczy przed najważniejszymi startami, więc powiedzmy, ten sezon jest bardzo ciekawy i myślę, że on mnie najwięcej nauczył. Mimo, moje przygotowania też były inne, bo były z kontuzji, więc ten sezon naprawdę jest świetny i bardzo ciekawy, bo naprawdę mogę wyciągnąć bardzo, bardzo dużo lekcji z nich. Mam nadzieję, że to będzie finał. Świat biega bardzo mocno, mój season best jest jeszcze taki, powiedzmy, przeciętny, ale wiem, że forma jest we mnie i myślę, że gdy go poprawię, gdy się zbliżę do ryciówki, ten finał mógł być. Co prawda rok temu też tak myślałam, a poziom mnie zaskoczył, więc nic nie jest pewnego, ale stawiam sobie ten cel jako finał. Zobaczymy, jak będzie, no bo tego się nie da przewidzieć.